TTIP, umowa o wolnym handlu pomiędzy USA a Europą jest martwa. Tak wynika z wypowiedzi francuskich i niemieckich polityków. Wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel negocjacje nazwał porażką. Francuski minister handlu Matthias Fekl podczas szczytu Unii Europejskiej w Bratysławie zaproponuje formalne wstrzymanie rozmów. Prezydent Francji Hollande uznał, że w obecnej chwili nie ma szans na podpisanie umowy. Wszystko to kilka tygodni po tym jak Waszyngton i Bruksela oficjalnie Potwierdziły chęć wynegocjowania umowy przed zakończeniem kadencji Baracka Obamy, czyli do stycznia przyszłego roku. Co się stało? Po pierwsze, Brexit, który wstrząsł Unią Europejską w posadach. Po drugie, przyszłoroczne wybory we Francji i w Niemczech. Politycy w Paryżu i Berlinie zrozumieli, że TTIP to duże ryzyko i mały zysk. Umowa jest tak niepopularna wśród Europejczyków, że obstawanie przy niej jedynie osłabi ich pozycję. Paradoksalnie, to Niemcy miały być głównym europejskim beneficjentem. Niezależnie od merytorycznych argumentów za i przeciw, ponownie zwycięża polityczna bieżączka. Czy dobrze? Zależy dla kogo.